Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Wierciak. No i jest ze mną mój kolejny gość, czyli Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo, bardzo państwa pozdrawiam po prawie sześciu latach nieobecności w tej audycji, w ogóle w tym studiu, więc trochę dzisiaj czuję się stremowany, jeżeli będą jakieś wpadki, to... To proszę o, o wybaczenie, ale bardzo się cieszę, że w taki szczególny dzień w walentynki, więc jednocześnie pozdrawiam też wszystkich zakochanych na Pomorzu Zachodnim i zakochanych w Pomorzu Zachodnim. Nawet krawat pan założył dzisiaj. Specjalnie założyłem krawat na tą okazję, skoro rozmowy pod krawatem to już żeby było na serio. Jak wygląda układanie list? Już wszystko zapięte na ostatni guzik? Prawie. Jesteśmy mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o listy do sejmiku, to w zasadzie zostały one zatwierdzone z jednym wakatem, jeszcze z jedną osobą rozmawiamy na ten temat. To są naprawdę wielkie, wielkie nazwiska, powiem, powiem w ten sposób, wielkie osobowości, osoby doświadczone w samorządzie, ale też osoby, które udało nam się zachęcić do startu. No chociażby właśnie jak pani doktor Kubica, wiem, że to no właśnie miałem pytać, często tak często się przewija, elektryzuje bo, bo, też bo elektryzuje, chyba? bo... No bo każdy ktoś, ktoś powiedziałby, dlaczego osoba, która dostała już w chwili obecnej sześć zarzutów, jest na listach koalicji obywatelskiej. Dla mnie to jest szczególny powód do dumy, że pani doktor zgodziła się startować z nami, bo dla mnie jest osobą nie tylko mądrą, wrażliwą, która uratowała bardzo wiele kobiet, bardzo wiele osób, właśnie kobiet, ratowała zarówno ich życie, jak i, jak i zdrowie. I za to wszystko, zamiast dostać proste ludzkie dziękuję, dostała sześć zarzutów, tylko dlatego, że gdzieś wpadła, trochę chyba przypadkiem, w machiny ideologii pisowskiej, ideologii prawa i sprawiedliwości. I, i jak pamiętamy, ten słynne wejście agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które powinno zwalczać korupcję. A nie być policją religijną, wjazd do jej gabinetu, zabranie tomów, akt wrażliwych, dotyczących chorób pacjentek, a następnie przesłuchania zorganizowane w zasadzie w całej Polsce, bo pacjentki z całej Polski przyjeżdżały ratować swoje zdrowie, ratować swoje życie u pani doktor. I następnie no powiedzmy uczciwie presja na nie do tego, żeby obciążały panią doktor. To jest naprawdę coś niebywałego. Ja mam nadzieję, że to się nigdy więcej. W historii Polski nie powtórzy. To wielka hańba dla, dla państwa polskiego i dla służb prokuratury. Zdradzi pan trochę kulisów, jak to wyglądało? Zadzwonił pan do pani Marii Kubisy i ta powiedziała: oczywiście, wchodzę w to, czy to były długie, mozolne rozmowy i wcale nie było tak łatwo namówić na to, żeby znalazło się na listach. Ja panią doktor poznałem przy okazji tego, że została uhonorowana. Człowiekiem Roków przy okazji obchodów Dnia Praw Człowieka. Ona została obrońcą praw człowieka na Pomorzu Zachodnim. Tak zdecydowało kapituła, taką dostałem rekomendację i z wielką satysfakcją tą rekomendację przyjąłem. I wtedy miałem okazję poznać panią doktor. I okazało się, że to jest kobieta, kobieta, która zrobiła na mnie po prostu gigantyczne wrażenie. I, i później tak dosyć nieśmiało zaproponowałem, już po, kiedy, kiedy przyszło do konstruowania list, pomyślałem, że to będzie dobry symbol tego, żeby pokazać, że takie osoby, takim osobom trzeba przywrócić ich właściwą pozycję, szacunek i godność. I, i myślę, że Y, y, zaangażowanie w życie publiczne daje okazję do tego, żeby y, do, do tego, żeby y, y, wnieść coś do społeczeństwa, nie tylko swoją ciężką pracę, ale też ogromną wiedzę i doświadczenie. Oczywiście nie wiedziałem, czy ta y, czy ta moja, czy mój pomysł spotka się z akceptacją. Pani doktor zdecydowała się chyba właśnie w imię tego, żeby pokazać, że że jest taką osobą z jednej strony niezłomną, ale z drugiej strony też właśnie służącą. I to nie tylko doświadczeniem, właśnie zawodowym, ale też swoim ogromnym doświadczeniem życiowym. Bardzo się z tego powodu cieszę, jestem po, po prostu z tego dumny. Panie Marszałku, to będzie nudna kampania, przed nami wybory samorządowe i wydaje się, że patrząc na sondaże już z wielu, wielu lat, że, że nic się nie zmieni, że Piotr Krzysztek prezydentem Szczecina, Olgierd Gablewicz marszałkiem. Ja z wielką pokorą zawsze podchodzę do wyborów. Kampanie samorządowe nigdy nie są nudne zaręczam. One zawsze budzą emocje, bo one dotyczą naszych ludzkich spraw i one będą. One oczywiście są o tyle skomplikowane, że, że Pols w Polsce ten system tak jest skonstruowany, że w jednym dniu wybieramy i radnych do miasta, czy do gminy, i, i prezydentów, i jednocześnie radnych do Sejmiku, a w miastach powiatowych również radnych, radnych do powiatu. To nie jest pop Popularny system w całej Europie. W Europie często te wybory są porozdzielane, bo, bo to trochę komplikuje sytuację. Natomiast w mojej ocenie to nie będzie nudna kampania, natomiast na pewno to będzie szybka kampania, bo jeszcze, jeszcze no wciąż życie. Żyj tak, też. żyjemy jeszcze wciąż gdzieś w, tych, w, w cieniu tych najważniejszych wyborów, które odbyły się 15 października. I e, żyjemy wciąż jakby. Tymi informacjami, które cały czas wypływają z, z różnych instytucji, z różnych a, 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 agencji, spółek o milionowych y, zarobkach, o milionowych defraudacjach, y, więc pewnie one, to, te informacje będą kładły się gdzieś tam, znaczy inaczej, przesłaniały pewnego rodzaju y, propozycje programowe, które, które mamy. Natomiast na pewno no, no, to, to, że to będzie szybka kampania, to będzie, będzie powodowało też, że, że i tych, te emocje będą pewnie takie krótkie, ale intensywne. Ja się przynajmniej tego tak spodziewam. Platforma odpuściła Szczecin, popierając Piotra Krzystka? Nie, Platforma, y, od, przypomnę, Platforma od pięciu lat z y, Piotrem wszystkim współpracuje. Po wielu latach, można powiedzieć, gdzieś, gdzieś w, których, w których się nasze drogi rozeszły, wróciliśmy do dobrej i konstruktywnej współpracy. My się trochę siebie uczyliśmy. My ze sobą dalej konkurujemy, jeżeli chodzi o, o listy doradnych. Uważam, że, że mamy bardzo dobre. Listy, listy do miasta i uważam, że będziemy wciąż największą siłą polityczną w Radzie Miasta. Natomiast zdecydowaliśmy się, że o, o współpracy z kilku powodów, ja to już kilkukrotnie tłumaczyłem, ale z chęcią skorzystam z tego zaproszenia do tego, żeby wytłumaczyć po pierwsze wszystkim radio słuchaczom, dlaczego taka decyzja. Po pierwsze, trochę trzeba na to spojrzeć ogólnopolsko. To nie jest tak, że dzisiaj PiS jest sławą ugrupowaniem. Ja cały czas podkreślam, że na po tej stronie demokratycznej. My ze sobą konkurujemy. Natomiast prawdziwy rywal, prawdziwy wróg to jest, jest jeden, to jest Prawo i Sprawiedliwość. To jest wróg. Samorządów terytorialnych. Pamiętajmy o tym, że przez te osiem. Mocne lat, słowa, e, bardzo mocne słowa, ale one są poparte faktami. My o tym niejednokrotnie mówiliśmy jako stowarzyszenia Województw, powiatów gmin, że to jest siła antysamorządowa. I zresztą ona się z tym nie kryła. E, bardzo wiele procesów centralizacyjnych, okrajanie kompetencji samorządów, to są, to są fakty. Więc jeżeli dzisiaj chcemy odbudować silny samorząd, to musimy jednoczyć siły przeciwko powrotowi prawa i sprawiedliwości również na tym, na tym poziomie. Więc to, to jest pewnego rodzaju taki. E, e, Taki wydźwięk ogólnopolski. My z takim przesłaniem idziemy do wyborów jako koalicja obywatelska, jako platforma obywatelska w całej Polsce. I to mówię jako członek zarządu krajowego platformy. Natomiast z punktu widzenia lokalnego to mamy tak naprawdę dwa fakty. Z jednej strony, dobrą dotychczasową współpracę, która ostatecznie przesądziła o, o tym, że zdecydowaliśmy się zamiast własnego kandydata, wy, zamiast wystawiać własnego kandydata poprzeć Piotra Krzyska, a z drugiej strony, też nie bywa okazja dla miasta i dla regionu kiedy jest duża kiedy mamy bardzo bardzo silną reprezentację rządową historycznie najsilniejszą nigdy nie mieliśmy tylu ministrów w rządzie RP odpowiedzialnych za tak kluczowe dla nas resorty minister Nitras jako minister sportu i turystyki warto o tym też pamiętać minister Arkadiusz Marchewka odpowiedzialny za gospodarkę morską wiceminister infrastruktury Dariusz Wieczorek minister nauki to są wszystko e, o Katarzynie e, Kotuli e, również nie można e, zapominać. To jest bardzo silne dzisiaj, można powiedzieć, lobby zachodnie pomorskie lobby rozumiane, bardzo pozytywnie. No, pamiętamy, że z tego podczas poprzedniej. Y Poprzednich rządów Platformy i PSL-u, wtedy, no, ten strumień pieniędzy płynął jednak bardziej do trójmiasta. Czy ta duża reprezentacja spowoduje, że ten strumień pieniędzy będzie płynął tutaj na Pomorze Zachodnie? Bo na razie to PiS może mówić: My otworzyliśmy, wybudowaliśmy tunel w Świnoujściu. Tak no, wielką no, no, inwestycję. Znaczy mówić może, tylko nie jest, to, nie jest to prawdziwy obraz, bo pamiętajmy, że ten tunel do, 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 do tego tunelu rząd PiS-u nie dołożył ani złotówki. Do, ten tunel no, ale decyzja dzięki... polityczna była za. No, no nie, Niekoniecznie. Znaczy, panie, panie redaktorze, chciałbym też, też odczarować ten tunel. Znaczy, to mi udało się przekonać prezydenta Żmurkiewicza, nomen omen jedynkę na naszych listach do sejmiku, zachęcam do głosowania, trochę wykorzystam tę y, okoliczność, do tego, żebyśmy stworzyli na dole, dzięki naszym wysiłkom samorządu województwa i samorządu gminy, dokumentację i... Ta dokumentacja, dzięki tej dokumentacji samorząd Świnoujścia wystartował w konkursie, w transparentnym konkursie na fundusze unijne. I te fundusze uzyskał. Więc nie mówmy wprost o decyzji politycznej, bo za chwilę zjawi się to Komisja Europejska i będziemy mieli problemy z oddaniem pieniędzy. Konkursy e, europejskie są transparentne. Po prostu ten projekt wygrał. A e, wkład własny zapewniła gmina, miasto Świnoujście dzięki podatkom z terminala LNG, który wybudował rząd e, Donalda Tuska, bo pamiętamy, że przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości tylko tablice kręcił i, i, i nazwał imieniem Mecha Karzyńskiego. Więc, więc De facto zasługi Prawa i Sprawiedliwości tu są na pewno bardzo, bardzo, bardzo mocno przerysowane i przejaskrawione. Ja nie odbieram prawa tego, że, że działacze Prawa i Sprawiedliwości gdzieś lobbowali, a na pewno bardzo intensywnie uczestniczyli we wszelkich wstęgach, imprezach, że tak powiem, otwarciach, rozpoczęciach wiercenia i tak bo wszędzie tam byłem i rzeczywiście tłumy działaczy Prawa i Sprawiedliwości, ale ja będę zawsze stał po stronie nieprawdy, więc to nie jest tak. Jeżeli chodzi o cały program drogowy, ja przypomnę, że on był tylko i wyłącznie kontynuacją tego, co my rozpoczęliśmy. To przecież my podłączyliśmy, można powiedzieć, Pomorze Zachodnie drogą S3 do Warszawy, do Polski. S6 była rozpoczęta za naszych czasów, jeszcze do dziś nie jest skończona, bo PiS przyszedł i od, od Koszalina dalej w stronę Trójmiasta tak naprawdę zamroził ten projekt. Więc, więc ja uważam, że dzisiaj naszą rolą jest to, żebyśmy dopilnowali, żeby S3 została skończona, S6 Została skończona, żebyśmy, żeby rozpoczęta została budowa obejścia północnego Szczecina, bo to jest na to wszyscy dzisiaj czekamy. Mówię z punktu widzenia mhm. naszych interesów regionalnych. Poza tym mamy sporo takich, powiedziałbym, dzisiaj, wielkich, wielkich szans do tego, żeby prze, przebranżowić naszą gospodarkę morską opartą kiedyś jeszcze na stoczniach w wielki pr przemysł offshore'owy. To jest to naprawdę tak, na gigantyczna, gigantyczna szansa i tutaj rola pana ministra Marchewki na pewno będzie kluczowa. Na razie sprząta te trupy, które wpadają z szaf. Naprawdę mu nie zazdroszczę, bo, bo na jego barki spadają naprawdę bardzo poważne obowiązki. Natomiast to jest wielka, znaczy zgódźmy się co do jednego, ten efekt synergii możemy dzisiaj osiągnąć i to był jeden z kluc kluczowych aspektów naszego porozumienia z prezydentem Piotrem Krzystkiem. Czy Zbigniew Łódzki może tutaj zagrozić Panu Krzyszkowi? No e, wie pan, e, ja mam takie głębokie przekonanie, że ta, bardzo, że ta bardzo błyskotliwa prezydenta. kariera pana, e, pana byłego wojewody była wynikiem tego, że między innymi e, dziennik. E, dziennikarze, pracownicy tej firmy Radia Szczecin, Telewizji Szczecin, w zasadzie od świtu do nocy relacjonowali, co to pan Bogucki jako wojewoda na Pomorzu Zachodnim nie stworzył. I nie miało znaczenia, że czasami nie miał kompletnie z różnymi osiągnięciami nic wspólnego. Natomiast był taki budowany obraz, że jest to wybity, wybitny polityk i jakoś wybitnie utalentowany. Ja pana Boguckiego nie chcę jakoś lekceważyć. Natomiast uważam że, uważam, że ten pojedynek w Szczecinie Rozstrzygnie się po raz pierwszy od Uuu w zasadzie w historii Szczecina. Po raz pierwszy rozstrzygnie się w pierwszej turze. O, A tak pan stawia. Ponieważ, tak, ponieważ mam jakąś intuicję polityczną, co się ona mi tak, tak właśnie podpowiada. Panie Marszałku, jako że prosimy naszych słuchaczy o zadawanie pytań, to tak było także i tym razem. Zapytaliśmy słuchaczy, o co chcieliby pana Marszałka zapytać na Facebooku. No i było kilka pytań i przyznam szczerze, wszystkie w nawiązaniu do ostrego hamowania na autostradzie, no tak, wie, które było dosyć Mocno przez radio Szczecin. To prawda, to prawda. To było To chyba, powiedziałbym, w ogóle jest taki absurd. podejrzewam, że nawet wiem, kto te pytania pisał, bo to wszystko wciąż pan Matecki i jego dziwne konta. Natomiast, A jak pan się odniesie do tego? O sobie tego, to pan dzisiaj no, głowę popiołem? Natomiast środa popielcowa. Znaczy, ja zawsze. Po, po, znaczy, nikt z nas nie jest wolny od błędów. Znaczy, każdy popełnia błędy również na drodze. Natomiast chyba nie było w Polsce bardziej spektakularnego rozdmuchania incydentów, do, do, w którym chciałbym powiedzieć jasno i wyraźnie. Nikt nie ucierpiał, nie została wyrządzona żadna szkoda majątkowa, nawet lampa się żadna nie stłukła, a temat był grzany przez trzy lata. Tutaj w prokuraturze, w prokuraturze regionalnej, ja mam nadzieję, że kiedyś ktoś niezależny zbada Jaka była metodologia, bo wszyscy wiemy, że, 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 że ta sprawa była w policji pod, yy, w postępowaniu wykroczeniowym. Policja musiała tylko ustalić, czy była to wina jednej strony, drugiej strony, czy obu stron. To była prosta sprawa. Natomiast następnie zostało to w wyniku decyzji politycznych, prokuratorów politycznych yy, z nadania pana Zbigniewa Ziobry, skierowane na yy, prokuraturę krajową. I yy, proszę mi wierzyć, w tej sprawie yy, przesłuchano na przykład prawie stu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy w ogóle nie byli na miejscu. Przebadano tony dokumentów, doprowadzano do ekspertyz, eksperymentów i wszelkich innych rzeczy. Ja mam nadzieję, że niezależna prokuratura, znaczy prokuratura, która odzyskuje pomału niezależność, tą sprawę bardzo jasno i jednoznacznie rozstrzygnie, ale nie tylko w kontekście tego incydentu, ale też w kontekście setek tysięcy naszych wspólnych pieniędzy bo to są pieniądze pana, to są pieniądze państwa e, zaangażowanych w proceder polityczny. A jak to się skończyło? Dostał pan... Jak, mandat, na, razie jeszcze, czy, jak czy... na razie się jeszcze nie skończyło. Ja mam nadzieję, że to jeszcze raz powtarzam, niezależna prokuratura. Temat, tym tematem wreszcie się zajmie. Ona jeszcze cały czas widzimy, że ten proces uniezależniania prokuratury trwa. Natomiast ja jestem bardzo spokojny, bo ja mam świadomość, że niezależnie czy na poziomie prokuratury, czy na poziomie sądu, to, no to, to każdy widział, co się, co się wydarzyło, czy co się nie wydarzyło. Więc tworzenie obrazu, że doszło do katastrofy w ruchu lądowym. Znamy, co to są katastrofy, gdzie giną, giną ludzie, dziesiątki, ranni i tak dalej. Tego typu incydentów na polskich drogach są tysiące. Ja chciałbym być tak samo potraktowany jak każdy inny obywatel tego kraju, ale mam poczucie takie, że jestem traktowany w sposób jak taka, takie zwierzę na polowaniu politycznym. A to jest niemiłe uczucie. Ja mam nadzieję, że to się po 15 października kroczyk po kroczku będzie zmieniało. Panie Marszałku, kończy nam się czas, ale na koniec jeszcze jedno pytanie i trochę prywaty, że mm -hmm. tak powiem, ale takiej prywaty w imieniu Radia Szczecin. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakręciła kurek. Nie dostaliśmy przelewu z abonamentu. Czy pan będzie jakoś. Bronił dzisiaj mediów publicznych, lobbował w Warszawie, żeby, żeby po tych zmianach i telewizja polska, i polskie radio, ośrodki regionalne mogły dalej funkcjonować. Ja przede wszystkim mam nadzieję, że wszystko będziemy krok po kroku stawiali z głowy na, na nogi. Proszę mi wierzyć, to, że ja 6 lat nie byłem zapraszany jako jednak szef regionu. Który, czy, 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 czy osoba zarządzająca województwem, które jest większe od kilku, przynajmniej, państw europejskich? Proszę mi wierzyć, jestem osobą dość, mam, powiem nie skromnie, mocno rozpoznawalną na również tych europejskich salonach wśród samorządowców. Gdy im to opowiadam, proszę mi wierzyć. Nikt nie chce mi wierzyć, że tak jest, że przez 6 lat ja nie byłem poza występowaniem w charakterze czarnej owcy w, w, na normalnym wywiadzie, w normalnej telewizji publicznej i czy w normalnym radio publicznym. Więc ja mam nadzieję, że będziemy doprowadzali do tego, że to będzie miejsce dialogu. Wszystkich, włączając tych polityków Prawa i Sprawiedliwości również, e, że będzie to e, w związku z tym realizacja misji, jaką jest e, do, dostarczanie informacji e, dla e, naszych radiosłuchaczy, dociskanie również polityków. Ja, jak pan widzi, nie uciekam od, również od trudnych i nie, niemiłych pytań, e, być może dla mnie albo nie, niemiłych wydarzeń. E, że będzie to miejsce normalnego dialogu na poziomie regionalnym. I w tym kontekście ja uważam, że tak jak bywało kiedyś, tak i dzisiaj powinniśmy wrócić do sytuacji, kiedy ten kurek, zakręcony przypomnę wetem pana prezydenta, zostanie odkręcony i te firmy będą mogły stabilnie funkcjonować po to, żeby rzetelnie informować mieszkańców Szczecina, Pomorza Zachodniego, co się, co się dzieje. Czyli będzie na wypłaty. Na to liczymy. Dziękuję no, musi być, musi moim być. i Państwa gościem w rozmowach pod krawatem był marszałek województwa zachodnie pomorskiego. Dziękuję Obierd bardzo serde serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za, za zaproszenie krawat. i jeszcze raz chciałbym chciałbym wszystkim życzyć e, szczęśliwych walentynek. W domu, w pracy, w samochodzie.